Moi drodzy, dzisiaj będzie dość poważny temat i w takiej tonacji trochę molowej, takiej, gdzie chwyta za serce z tego powodu, że, no, że to są problemy, które niestety są nierozwiązane i które są powielane na poziomie czego? Na poziomie, na poziomie niezrozumienia nauczania Kościoła. Więc pomimo tego, że ten temat w jakiejś mierze już jakiś czas temu podejmowaliśmy, on wraca bardzo świadomie. W kontekście ogromnego zaniedbania popełnianego przez wielu mężczyzn, którzy tego zaniedbania mogliby nie popełniać, gdyby tylko, gdyby tylko chcieli. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie, by w chwili zawierzenia Tobie wszystkiego, powiedzieć te proste słowa wobec Twojej miłości objawiającej się na Krzyżu i pokonującej nasz grzech. Zapraszamy Ciebie, bądź jedynym zbawicielem i Panem naszych serc. A w 317 punkcie katechizmu Kościoła czytamy: Bóg sam stworzył wszechświat w sposób wolny, bezpośrednio i bez żadnej pomocy. Dziękujemy Ci za to przypomnienie, Panie, przez nasz Kościół Twojego działania w świecie. Amen. Posłuchajmy słowa. Ja jestem pasterz dobry, pasterz dobry, życie jego kładzie za owce. Najemnik, nie będący pasterzem, którego nie są owce własne, widzi wilka przychodzącego i opuszcza owce i ucieka. I wilk porywa je i rozprasza, bo najemnikiem jest i nie martwi się on o owce. Ja jestem pasterz dobry i znam moje owce, a i znają mnie moje, jak zna mnie Ojciec i ja znam Ojca. I życie me kładę za owce. I inne owce mam, które nie są z dziedzińca mego. I tamte trzeba mi poprowadzić i głosu mego słuchać będą. I stanie się jedna trzoda i jeden pasterz. Witajcie kochani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To ciekawa sprawa z tym pasterzem, owcami, słuchaniem głosu. Pasterza, nawet przez tych, które nie są z tej owczarni. No ale zanim to, to dzisiaj patrzymy na pierwsze czytanie, w którym widzimy napomnienia, które kieruje święty Paweł. To jest ciekawa sprawa, ponieważ on w pierwszych zdaniach 20 rozdziału dziejów Apostolskich, który dzisiaj rozważamy i który jest preludium, wstępem do tej Ewangelii dzisiejszej, no pokazuje wezwanie, które kieruje do starszych Kościołów. Oczywiście z dalszej części tego. Wezwania dowiadujemy się, że mówi do biskupów. Więc Paweł musi mieć autorytet, skoro wzywa biskupów do siebie, i kiedy wzywa już tych starszych kościoła do siebie, to kieruje do nich bardzo zasadnicze słowa to znaczy pokazuje konieczność uważania na samych siebie i na całe stado, nad którymi Bóg ustanowił ich biskupami. Oczywiście pokazuje też, dlaczego mają to robić, dlatego że wejdą między Was wilki, nie będą oszczędzać stala. Spośród ta Was także powstaną ci, którzy będą głosić przewrotne nauki. No i może tutaj się zatrzymam, szczególnie wobec moich ostatnich doświadczeń, wiecie, które miałem na jednej z parafii, kiedy proboszcz y potrzebuje szafarzy, potrzebuje pomocy, parafia jest ogromna. Wiadomo, że księży jest niewielu, no i przychodzi ktoś i mówi, że on nie może rozdawać Komunii Świętej, bo jest niegodny. No i oczywiście wiecie, staje mi od razu przed oczy obraz jednej z parafii na Podkarpaciu, w której 150 szafarzy w dużej parafii co niedzielę niesie Pana Jezusa do chorych nie tylko rozdają komunię, podzieleni na poszczególne święte, tak żeby rzeczywiście nie tylko pomóc w liturgii, w tym, żeby ta liturgia sprawniej przebiegała, jeśli chodzi o obrzęd komunii świętej, ale oni niosą Jezusa do osób, do których nikt tego dnia nie zajrzy z Panem Jezusem. I ciekawa sprawa, bo te osoby raz na miesiąc oczywiście są odwiedzane przez księży w tej parafii, kiedy mogą się wyspowiadać, ale nie ma najmniejszych szans, żeby tego dnia bez szafarzy te osoby dostały Pana Jezusa Eucharystycznego. I zobaczcie, jak szatan nam napsuł w kontekście tego dzisiejszego pierwszego czytania. Część ludzi w Kościele straciła jedność, pomimo tego, że fizycznie są to ludzie obecni w Kościele. A więc ja jestem w Kościele, ale nie zgadzam się z tym, co Kościół mówi. Bardzo podobały mi się słowa, nie wiem, czy do końca przytoczę z jednej z mszy świętych w niedzielę, tutaj który księdza jednego, który powiedział że stawianie siebie w takiej sytuacji, w opozycji do kościoła, będzie niczym innym, jak, jak tak naprawdę rozbijaniem kościoła od środka, i konieczność z tego wszystkiego dla takich osób to jest nie tylko wyspowiadanie się, ale postanowienie, że tego nie będą robić, przepraszając te osoby, które tak naprawdę duchowo upośledzili, bo oni, wiedząc, jakie jest nauczanie kościoła, no, idą zaparte, no niestety. I tutaj, jeżeli mówimy o wilkach wchodzących między Was, to trzeba powiedzieć dzisiaj bez żadnej żenady, bez, bez y, żadnego wijania w bawełnę może to lepsze stwierdzenie, że w kościele rodzą nam się, wchodzą wilki, które od środka ten kościół rozbijają. Argumentując to oczywiście przewrotnie e, słowem, które mówi, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I mówiono, przecież słowo Boże się nie może mylić. Szatan też posługiwał się słowem Bożym w stosunku do Pana Jezusa. Słowo Boże jeszcze trzeba wyjaśniać w duchu Kościoła, nie w duchu tego, co powiedziała Maryja w nieuznanych objawieniach, bo przecież to z tego pochodzi. Kiedy posłuchałem kilku niezatwierdzonych objawień, które ostatecznie w tych ostatnich miesiącach zostały odrzucone przez Kościół, to okazuje się, że w tych wszystkich objawieniach, które były, była mowa przeciw szafarzom um, i rozdawaniu komunii świętej. Okazuje się, że ta pseudomatka Boża się zdemaskowała nagle sama, dlatego że zaczęła gadać wprost coraz większe głupoty, które są Totalnie sprzeczne z Ewangelią. Problem jest taki, że część z ludzi, która tych objawień słuchała, dzisiaj twierdzi, że nie ma szansy, żeby oni posłużyli, kiedy posłużyć mogą w tych konkretnych parafiach, jako szafarze, no bo przecież oni nie są godni. Moi drodzy, powiedzmy sobie raz na zawsze. Nikt nie jest godny w ogóle przyjmować Boga. Stworzenie jest godne przyjmować Boga, idąc tymi kategoriami. To Jezus dał nam godność dzieci bożych. Więc my zawsze będziemy po ludzku niegodni, a jednocześnie tę godność nadano nam przez Jego odkupieńczą śmierć, przez Jego usprawiedliwienie, które stało się faktem, jeśli przyjmujemy zbawienie, a nie chcemy na zbawienie zasłużyć, bo Kościół bardzo jasno to pokazuje w katechizmie kościoła katolickiego, że czymś innym jest przyjęcie zbawienia i darmowości zbawienia, a czymś innym jest zasługiwanie na zbawienie. No i oczywiście znowu, zobaczcie, co z tego, że proboszcz o to prosił? Co z tego, że biskup o to prosił? Co z tego, że papież o to prosił? Jak i tak taka osoba i tak wie lepiej, i tak ona wie, Czego Pan Jezus chce? Boli mnie to zawsze, wiecie, kiedy, kiedy demonstracyjnie ktoś idzie do Komunii Świętej i celowo z, z pogardą, z nienawiścią zwraca się do szafarza, czasem jakimś słowem podchodząc do ołtarza. Omijając szafarza, idąc do księdza, czasem bez słów, pogardliwie po prostu, fuk fukając w jakiś taki przedziwny sposób. Boli mnie to, dlatego że yy, no, te osoby w sposób niegodny przyjmują Pana Jezusa. I tu nie chodzi o to, że one przyjmują na kolanach i do ust, Ponieważ jeżeli serce jest w nienawiści do brata, który tyle cierpień dostaje z powodu bycia szafarzem dzisiaj od swojego brata z kościoła, no to ten, który klęka na kolana i bierze do ust, pomimo tego, że klęka na kolana i bierze do ust Pana Jezusa, nie wyjdzie z kościoła usprawiedliwiony. Wiem, to są bardzo trudne, mocne słowa, ale mam świadomość, że ktoś się musi wypowiadać do osób, do których nic nie dociera. Prześlijcie ten filmik dalej. Prześlijcie do tych, którzy głupotę powielają z fałszywych objawień, którzy odrzucają nauczanie Kościoła w imię swoich widzi. Mi się. Prześlijcie. Bo wiecie. Mnie boli jeszcze jedna rzecz. Że ktoś przez to, że proboszcz udziela komunii tak, jak nakazuje Kościół, stygmatyzuje proboszcza. I mówi: O, ten to dopiero bez wiary, bo na, na rękę udziela. Ten do niego nie ma co go słuchać. Rozumiesz, o czym ja ci teraz mówię? Dla mnie. Kapłan, który jest wierny nauczaniu Kościoła i temu, co Kościół naucza, jest jak dobry pasterz, który chociaż obrywa od tych, którzy są najbardziej gorliwi, gorliwi jest podobnie jak Jezus. To nie ludzie, wiecie, ci, którzy byli na marginesie. Ci, którzy byli prostytutkami, ci, którzy byli pijakami, ci, którzy byli celnikami, zamordowali Jezusa. To ludzie najbardziej pobożni. Ludzie, którzy tak bardzo się trzymali litery prawa, że po, potrafili skreślić Boga, żeby wybrać to prawo. Dzisiaj się nic nie zmieniło. Ludzie najbar najbardziej pobożni, zachowują się odwrotnie do tego, co jest nakazem Mistrza z Nazaretu, nie mając sobie miłości. Może dzisiaj tyle. Proszę Was o modlitwę dzisiaj, kiedy będziecie wpisywali intencje pod tym filmikiem w różnych Waszych sprawach, bo przecież jak co środę modlimy się w intencjach także, które są związane z Fundacją SMS z Nieba, za te wszystkie projekty, które stoją, które są realizowane, które czekają a także za wszystkie projekty, które są związane ze szkołą ewangelizacji. Co tydzień to msza święta jest odprawiana. No i wasze intencje. Pomódlcie się za szafarzy. Pomódlcie się, ja też będę się dzisiaj modlił e, o to, żeby jak najwięcej mężczyzn nie bało się wobec tych tego całego hejtu, wobec, taki, wobec takiego niezrozumienia y, nauczania Kościoła, nie bało się podejmować tej trudnej, ważnej służby. Będę o to dzisiaj prosił, żeby mężczyźni się obudzili. Oczywiście ktoś mówi do mnie, powiedziała, powiedziała mi jedna osoba, wie ksiądz, jakby ksiądz Dominik Chmielewski, on ma tylu mężczyzn, powiedział o tym, no to wtedy może by mężczyźni się zaangażowali. U księdza Dominika Chmielewskiego wielu mężczyzn jest trzeparzami. Więc jestem przekonany, że w wojownikach Maryi Wielu mężczyzn bardzo poważnie bierze nauczanie kościoła do serca. Więc tak sobie myślę i tak do tego podchodzę. Natomiast jeśli, jeśli ktoś chciałby porozmawiać z księdzem Dominikiem Mielewskim i ma taki pomysł, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zwyczajnie z nim o tym porozmawiać, żeby jak ktoś by tak chciał, żeby on tak, takie ma przekonanie, że to jest jego droga, żeby. Ksiądz Dominik o tym powiedział do innych wojowników Maryi, by w ten sposób mogli się zaangażować i nosić Pana Jezusa, szczególnie do chorych. No w tej parafii, w której byłem ostatnio, słuchajcie, setka chorych, zaledwie kilku księży, Komunia Święta bardzo długo trwa. No nie ma szans w niedzielę, żeby dotarli. I jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, z moim bratem wydajemy kolejną książkę, już jest część pieniędzy na Gdyby ktoś chciał do tej zrzutki się dołączyć, to także dzisiaj w opisie ta zrzutka na książkę dotknij, to znaczy wpłacając 35 zł będzie przed sprzedaż książki. Oczywiście, jak ktoś płaci więcej, no to nie tylko, nie tylko dostanie książkę od nas, ale także wesprze to, co teraz robimy, więc zachęcam, żeby w opisie kliknąć i pamiętajcie, że zrzutka nie pobiera żadnych opłat, jeśli się tam dobrze wypełnia wszystko. To tak między nami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Jak Bóg da do jutra.